miłego słuchania życzy partner odcinka Hello Dieta. Mówią, że Anglia jest najbardziej nawiedzonym krajem na świecie, a to w wyniku jej barwnej, lecz krwawej historii. Uśmiecham się tylko pod nosem, słysząc podobne stwierdzenia. Krwawa historia. Czym może być wobec tego, co w ciągu ostatnich stuleci widziały nasze ziemie? Szczególnie po ostatniej wojnie namnożyło się u nas widm i upiorów. Ci wszyscy nieodnalezieni, niepochowani, pozostawiający za sobą setki niedokończonych spraw, nie umilkli wraz z karabinową palbą. Przeciwnie, dopiero wtedy, gdy na ziemi zapanował względny spokój, nieukojone dusze rozhulały się na dobre. Wielu starszych ludzi pamiętających tamte czasy wspomina, że tuż po wojnie w wielu miejscowościach, zwłaszcza tam, gdzie front zebrał wyjątkowo krwawe żniwo lub zatrzymał się na dłużej, po zmroku nie sposób było wyjść z domu. Dusze poległych zamordowanych i samobójców błąkały się po świecie żywych i bez większych subtelności domagały się uwagi. Stawały na drogach, którymi podążały wozy, stukały w okna domostw, a wreszcie wchodziły i pod strzechy. Gdzieś na początku lat 60. wszystko ucichło. Mówią, że papież z całym duchowieństwem wyższym odprawili zbiorowy egzorcyzm nad Europą. Hekatomba błogosławieństwa, zmiatającego z mapy przeoranego wojną kontynentu niespokojnych zmarłych, dotknęła boleśnie także to starsze zło. Strzygi, wąpierze, utopce, błędne ognie, polne diabły, rusałki, dziwożony i wszelkie inne dziwactwa, które kiedyś szkodziły i straszyły, a dziś mieszkają tylko w baśniach. Jednak egzorcyzm, choć przyniósł tak spektakularny efekt, nie zdołał usunąć wszystkiego. Gdzieniegdzie umarli byli tak głusi na głosy modlitwy, tak wgryźli się zębiskami w cmentarną ziemię lub mury domostw, że papieskie błogosławieństwo, rozwodnione na setki tysięcy europejskich dusz, nie wystarczyło, by odesłać ich w zaświaty. Pewnie wiele jest miejsc, gdzie zabłąkani nadal trwają na swych smętnych posterunkach. Po prostu my, Polacy, nie lubimy chwalić się i obnosić naszymi nadprzyrodzonymi sąsiadami, tak jak Anglicy. Raczej milczymy, trochę wstydząc się ewentualnego wyszydzenia, a trochę lękając, że jakakolwiek interwencja zaostrzy tylko aktywność tego, o czym wolelibyśmy zapomnieć. Zawsze, kiedy dam się ponieść podobnym rozmyślaniom, przychodzi mi na myśl dom mojej ciotki. Z tym miejscem stanowczo coś było nie tak. Wyglądało co prawda niepozornie. Murowany, piętrowy domek z naczółkowym dachem, usytuowany w pewnym oddaleniu od innych zabudowań, przy drodze wojewódzkiej spinającej dwa miasta powiatowe, przypominał domki stawiane przez średnio zamożnych rolników w latach międzywojennych, a współcześnie zdawał się być idealnym gniazdkiem dla kogoś, kto chce łączyć uroki wiejskiego życia z łatwym dostępem do miasta. Może poszarzał nieco od śląskiego powietrza, ale zdecydowanie był zadbany.
tak samo jak otaczający go ogród. A mimo to, kiedy tylko spoglądałem na dom, nie widziałem czerwieni dachówki ani zieleni okalających go drzew. Wszystko wydawało się monochromatyczne, niemal czarne i po jakimś czasie zrozumiałem. Tak działał na jego postrzeganie mój irracjonalny lęk. Miałem głębokie przeczucie, że w tym domu coś jest. Może dlatego nie jeździliśmy tam zbyt często. Raz czy dwa, jeszcze za dzieciaka, podsłuchałem, jak babcia wspominała w rozmowie z kimś, że u ciotki znowu szaleje, czy coś podobnego. Intrygowało mnie to, ale nie miałem odwagi pytać, w czym rzecz. Pamiętam tylko, że nawet jeżeli odwiedziliśmy ją w domu, nigdy nie zostawaliśmy na noc. Do ciotki nigdy nie wpadały także żadne koleżanki, choć była niezwykle towarzyską osobą. Jej dzieci opuściły rodzinne gniazdo wcześnie, wyjeżdżając za granicę. Zresztą nie sądzę, by było to związane z tym czymś, ale może ta kropla przelała czarę. Tym samym po śmierci wuja ciotka została w domu zupełnie sama. I gdy dostała propozycję wyjazdu do sanatorium, pojawiła się poważna trudność. Kto pod jej nieobecność zajmie się domem? Ciotka miała w końcu psy, kilka kur, ogród wymagający podlewania. Moja mama dobrodusznie zaoferowała się, że będzie codziennie przyjeżdżać, by nakarmić zwierzęta i zadbać o rośliny. Po chwili namysłu wpadła jednak na genialny pomysł. Oddelegowania mnie do zajmowania się domem przez całe 2 tygodnie. W końcu jako student nadal jeszcze miałem wakacje, a przy okazji matka uznała, że 2 tygodnie mieszkania tam będą dla mnie szkołą samodzielności i okazją do odświeżenia sobie na spokojnie materiału przed początkiem semestru. Pewnie jeszcze kilka lat wcześniej nie zgodziłbym się za żadne skarby, ale jako pełnoletni, poważny student poważnego kierunku nie mogłem wykpić się strachem przed duchem. Tym sposobem wylądowałem u ciotki. Pierwszy dzień minął spokojnie. Mimo schyłku lata było ciepło. Mogłem więc wylegiwać się w ogrodzie, wcinać malinę prosto z krzaka, popijać schłodzoną kolę z wkładką na tarasie, niczym prawdziwy pan domu. Powtórka materiału ograniczyła się do maratonu ulubionego serialu. Czułem się raźniej, słysząc wokół coś więcej niż cichy szum przejeżdżających w oddali samochodów i tykanie zegara. Wcale nie ze strachu przed duchami. Przeciwnie. Byłem już gotów zrzucić ten lęk, który kiedyś odczuwałem, na karb dziecięcych fantazji. Po prostu nie byłem przyzwyczajony do samotności. Poza tym było wręcz idealnie. Aż do wieczora. Pierwsze ukłucie niepokoju poczułem, gdy niebo za oknem zaróżowiło się, a do domu powoli zaczął zakradać się mrok. Nadeszła ta słynna szara godzina, kiedy granice między światem realnym a nierealnością zaczynają powoli się zacierać. Gdzieś w sąsiednich gospodarstwach poszczekiwały psy, jak gdyby wyczuwając jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwo. Po chwili za oknem widziałem już tylko ciemność. Zrobiło mi się nieswojo na myśl, że oto siedzę sam, jeden w małej bańce światła pośród ogromnego przestworu ciemności i w razie czego nikt nawet nie usłyszy mojego krzyku. A potem nacisnę pstryczek, żarówka zgaśnie i ciemność mnie pochłonie. Nie zgaszę tej nocy światła, postanowiłem. A co jeśli ciotka nierozważnie rozpuściła po wiosce wieść, że wyjeżdża?
Niech włamywacze widzą, że ktoś jest w domu. Próbowałem usprawiedliwić się przed samym sobą i jednocześnie zawstydzony podjąłem decyzję, że opłacę ciotce ze swojego stypendium najbliższy rachunek za prąd. Przygotowałem dla siebie łóżko i położyłem się w pościeli. Na ekranie laptopa leciała jakaś lekka komedia, w sam raz, by przy niej usnąć. Uchyliłem okno, wzdrygając się lekko, gdy na szybie ujrzałem odbicie swojej sylwetki. A co gdybym teraz zobaczył kogoś stojącego tuż za mną? Nikogo jednak nie było. Tylko ja. Cisza zakłócana jedynie przez dźwięki filmu. Ciemność i moja jedna włączona żarówka. Opadłem na pościel i powoli zacząłem się relaksować. Przymknąłem nawet oczy, licząc na to, że wkrótce nadejdzie sen, kiedy zorientowałem się, że do moich uszu dociera jeszcze jeden, ledwie dosłyszalny dźwięk, którego źródłem nie jest jednak komputer. Zamarłem na moment, próbując zidentyfikować go lub przypisać mu pochodzenie. Nacisnąłem na laptopie klawisz pauzy. Teraz usłyszałem go wyraźniej. Wysoki, świdrujący dźwięk, który zdawał się nieść po ścianach. Docierał jakby z góry, jakby z boku. Sam nie byłem pewien. Dźwięk, który nie przypominał mi niczego. Nie słyszałem go tutaj w dzień, ani nigdy wcześniej w żadnym innym miejscu. Coś jak gdyby ktoś grał na kieliszku. Jak gdyby okrężnymi ruchami wprawiał w wibrację kryształ cholernie wielkiego kielicha. Westchnąłem ciężko. Dźwięk, którego nie byłem w stanie dopasować do jakichkolwiek znanych mi okoliczności, sprawił, że wszystkie pogłoski, jakie słyszałem o tym domu, ożyły w mojej pamięci. Rozmyślałem gorączkowo. Może to woda w kaloryferach? Ale przecież jeszcze nie grzeją. A może jakiś odstraszacz na kuny? Tylko ciotka nic nie wspominała, by miała z nimi problemy. A może to te legendarne dźwięki, jakie wydają w nocy stare, drewniane domy? Tylko ten do cholery jasnej nie jest zrobiony z drewna. Gonitwę myśli przerwał mi głośny huk dobiegający z góry. Uderzenie w coś metalowego. Kaloryfer? A więc jednak to wina starych, może wadliwych instalacji. Cały czas tkwiłem na łóżku w totalnym bezruchu. Nie wiedziałem, co mam zrobić, co powinienem myśleć o tej sytuacji. Czy to mój przerażony, ciągle jeszcze dziecinny umysł wszystko wyolbrzymia? A może jednak coś tutaj jest? Dłuższą chwilę trwało, zanim moje tętno wróciło powoli do normy. Dziwny, świdrujący dźwięk, jak gdyby przycichł. Przeszedłem więc nad nim do normalności. Huk nie powtórzył się więcej. Pozwoliłem więc laptopowi wznowić odtwarzanie, z nadzieją, że głupkowaty humor niskobudżetowej komedii rozluźni nieco atmosferę. Zacząłem oddychać głęboko i wyciągnąłem się wygodniej na pościeli. Nawet nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Nie pamiętam także, co właściwie mnie wybudziło. Wiem, że kiedy otworzyłem oczy, za oknem było jeszcze ciemno. Ekran laptopa zgasł. Pewnie już dawno. Nie mogłem więc sprawdzić godziny. Przez chwilę leżałem bez ruchu, zastanawiając się nad przyczyną pobudki. A potem dotarło do mnie, że czuję na sobie czyjś wzrok. Czułem go tak wyraźnie, niemal namacalnie, że nie było mowy o pomyłce czy sennych omamach.
podniosłem wzrok w górę, w stronę futryny drzwi. I choć nikogo tam nie było, zdawało mi się, że przez ułamek sekundy dostrzegłem jakiś ruch. Tak jak gdyby ktoś w ostatniej chwili schował się przede mną za drzwiami. Nie myślałem długo. W irracjonalnym przypływie odwagi zerwałem się z łóżka. Po drodze chwytając ze stołu jakąś butelkę czy wazon, który w razie czego miał stać się moją bronią, i wybiegłem z pokoju. Za drzwiami nie było nikogo, ale usłyszałem wyraźne kroki w korytarzu prowadzącym do kuchni. Wpadłem tam więc z impetem. Rozejrzałem się wokół. Znowu nic. Przysiągłbym, że nikogo nie mijałem. A jednak włamywacz musiał mnie jakoś wygiwać, wyminąć. Może schował się w kącie i uciekł, kiedy tylko go minąłem. W końcu byłem jeszcze zaspany. Stałem zdezorientowany. Jednak nie trwało to więcej niż parę sekund. Drzwi do kuchni huknęły, zamknięte z impetem. Rzuciłem się więc, by je otworzyć. Spodziewałem się, że przeciwnik będzie starał się je przytrzymać. Jednak nie. Odskoczyły gładko, kiedy tylko nacisnąłem klamkę. A tymczasem usłyszałem skrzypienie starych schodów na górę. Tak jakby ktoś wspinał się po nich bardzo szybko. Skierowałem się więc od razu w ich stronę. Niemalże wskoczyłem na piętro, odbijając się zaledwie od pierwszego i ostatniego schodka. Przeciwnik był już jednak dalej. Otworzyły się gwałtownie, trzeszcząc i skrzypiąc drewniane, przeszklone drzwi balkonowe, więc rzuciłem się w ich kierunku. W holu zerwał się gwałtownie przeciąg, firanki rozwiały się na boki. Byłem jednak w tej sekundzie przekonany, że to przez szalejącą na zewnątrz wichurę, a ja zagnałem właśnie napastnika w kozi róg. Wpadłem więc z bijącym szaleńczo sercem na balkon. Dotknąłem bosymi stopami kamiennej posadzki, co nieco mnie otrzeźwiło. Spojrzałem na boki, przed siebie. Na balkonie nie było nikogo. Wychyliłem się przez barierkę. Nie dostrzegłem jednak na dole żadnej sylwetki, ani śladów czyjegoś lądowania w rosnących pod balkonem krzewach. Przez chwilę rozglądałem się jeszcze na boki, ale zorientowałem się na dobre, że jestem tutaj jedyną osobą. Jedyną żywą osobą. Wtedy też dotarło do mnie, że widziałem otwierające się drzwi z balkonu, ale nie widziałem nikogo, kto pociągnął za klamkę. Nie widziałem nikogo, kto minąłby mnie w kuchni. Nie dojrzałem nikogo w holu ani biegnąc po schodach, choć słyszałem kroki, tak jakby dzieliły nas zaledwie 2-3 metry. I zrozumiałem z całą stanowczością, że przed chwilą goniłem kogoś, kogo nie mogłem zobaczyć. A teraz stoję sam na sam, w zupełnej ciemności, w tym obcym, straszliwym domu. I ogarnęło mnie tak głębokie, zwierzęce przerażenie, że w panicznej ucieczce do oświetlonego pokoju na dole pobiłem swój własny rekord biegu po domu sprzed chwili. Do rana już nie zasnąłem. Siedząc skulony pod kołdrą, dłońmi kurczowo ściskałem telefon i wpatrywałem się w ciemny kwadrat okna, z niepokojem wyczekując świtu. Musiały minąć co najmniej 2 godziny. W tym czasie nie wydarzyło się nic więcej, a ja odrobinę uspokoiłem się i zacząłem zastanawiać się, jak spisać moją nocną przygodę na karb koszmaru, lunatykowania i zwyczajnie nadpobudliwej wyobraźni. Kiedy tylko niebo za oknem ponownie się zaróżowiło,
Ostrożnie wychynąłem spod kołdry. Spokój. Zgasiłem światło w pokoju. W końcu było już jasno. W domu panowała przykładna cisza. Zniknął nawet, nie wiem kiedy, ten dziwny, świdrujący dźwięk. Ostrożnie, jakby bojąc się kogoś zbudzić, wyszedłem na podwórko. Obszedłem dom dookoła, lecz, rzecz jasna, nie znalazłem śladów bytności kogokolwiek oprócz psów, potulnie machających ogonami na mój widok. Wróciłem do domu, ostatecznie gotów już zrzucić wszystko na karby fantazji. Kończyłem właśnie jeść śniadanie, kiedy telefon w mojej kieszeni zawibrował. Babcia. Nieczęsto dzwoniła do mnie o tak wczesnej porze. Od razu wyczułem więc, że nie jest to luźna pogawędka, a połączenie musi mieć konkretny cel. Rzecz jasna, babcia nie od razu przeszła do sedna. Pytała o jakieś błahostki, o nastrój przed powrotem na uczelnię, o to, co jadłem na kolację. Aż wreszcie spytała, starając się, by jej głos brzmiał normalnie. Jak ci się spało? Babciu, czy w tym domu ktoś umarł? O, myślę, że kilka osób. Ten dom jest dość stary. Pewnie teściowie cioci. Rozumiem. Wiem, kiedyś ludzie umierali w domu, nie w szpitalach. Ale mi chodziło o coś innego. Co innego? Coś gwałtownego. Nienaturalnego. Jakieś morderstwo albo straszny wypadek. A może był tu kiedyś jakiś cmentarz? Cmentarz? Nie sądzę. Ale w czasie wojny mogło się coś zdarzyć. Czułem, że babcia wie na ten temat znacznie więcej. Ale nie powie mi już ani słowa. Wyszedłem na zewnątrz, niosąc puszkę z karmą dla psów i dwie emaliowane miski. Zwierzaki na mój widok ożywiły się. Zaczęły szczekać radośnie i podskakiwać. Musiało to przyciągnąć uwagę idącego poboczem drogi starszego mężczyzny. Staruszek przystanął przy ogrodzeniu i przez chwilę przyglądał mi się badawczo. Pewnie zdziwił się, widząc obcego na podwórku tego dziwnego domu. Dzień dobry. A, dzień dobry. A cóż to tak z rana? Pani Krysia raczej nieczęsto miewa gości. Ciocia pojechała do sanatorium, a ja zajmuję się domem pod jej nieobecność. A, to szczęściara z pana ciotki. Wypocznie sobie. No tak, ciocia bardzo się ucieszyła z wyjazdu. A pan to nie stąd, prawda? Z miasta? Z Raciborza? Z okolicy, ale mieszkam w Katowicach. O, w Katowicach aż. No, kawałek. I cóż tak, może pan tam studiujesz? Owszem, studiuję historię. O, to ciocia musi być dumna. Możliwe. A właśnie, a propos historii, skoro już tutaj jestem... Może wie pan coś o okolicy? Nie, tam panie. Tu nie ma nic ciekawego. O, może ten kościółek stary na górce. O, tam. Tam to jakieś tablice są po starych właścicielach, nagrobki. No i jest legenda, że król Sobieski szedł tędy na Wiedeń. Mhm. No, interesujące. A w czasie wojny... Działo się coś tutaj? Ja tam. W czasie wojny. Jak to na wojnie. Ruskie przyszły, Niemcy uciekli, 2 dni popukali. Cała tam wojna. Tym to się lepiej, panie, nie interesować. Zwłaszcza jak pan tutaj nocujesz. Na moment oniemiałem, zdziwiony jego reakcją. A jednocześnie podekscytowany, że trafiłem na jakiś interesujący trop. Chciałem jeszcze o coś zapytać staruszka, ale zobaczyłem już tylko jego plecy,
oddalające się powoli w kierunku wsi. Do 3 razy sztuka. Czułem jednak, że od rodziny nie dowiem się wiele więcej. Babcia wyraźnie nie chciała zdradzić mi niczego na temat historii domu. Mama sama mogła nie wiedzieć, a ciotki nie miałem zamiaru niepokoić podczas zasłużonego wypoczynku. We wsi nie znałem nikogo. Wybrałem się więc na spacer, niejako z nadzieją, że nadarzy się jeszcze okazja do ucięcia z kimś pogawędki. Szedłem poboczem drogi. Na tym odcinku nie było nawet chodnika. Mijałem domki, podobne do tego, w którym mieszkała ciotka, i nowsze od nich, PRL-owskie kostki. Niektóre bardziej zadbane, inne mniej. Ale patrząc na wszystkie, widziałem przytulne, ludzkie gniazda. Bezpieczne schronienia od gwaru i niebezpieczeństw świata. Wszystkie, poza tym jednym. Idąc, mijałem jakieś babcie drepczące z zakupami. Widziałem ludzi krzątających się w ogrodach. Nie wiedziałem jednak, jak miałbym zagaić z nimi rozmowę, a potem zręcznie przeskoczyć do historii domu ciotki. Zacząłem więc zastanawiać się, w jakie miejsce powinienem się udać w poszukiwaniu kogoś skorego do rozmowy. Odpowiedź przyszła mi na myśl natychmiast. Sklep. Odrzuciłem ją jednak po chwili namysłu. W wiejskim sklepiku pewnie wzbudziłbym spore zainteresowanie, zwłaszcza wypytując o kwestie domu i jego poprzednich mieszkańców. Wiedziałem jednak, że stałoby się to pożywką dla plotek, które przez następne 2 tygodnie mogłyby urosnąć do niebotycznych rozmiarów. Nie chciałbym, żeby potem ciotka usłyszała od kogoś jakieś niestworzone pogłoski na mój temat. Pozostało więc jeszcze jedno miejsce. Przyglądałem się kamiennym epitafiom wmurowanym w ścianę w przedsionku kościoła, kiedy usłyszałem za sobą kroki na marmurowej posadzce. Niech będzie pochwalony na wieki wieków. Ksiądz był dość młody, pewnie przed 40. Szczupły, w okularach, patentkach. Miał w sobie coś ascetycznego, ale zarazem sprawiał wrażenie człowieka ciepłego. Naprawdę, biło od niego coś w rodzaju nienachalnego zainteresowania i jak można się domyślać, szczerze mnie to ucieszyło. Nieczęsto widuję tu młodych ludzi, zwłaszcza poza niedzielną mszą. A tej twarzy to już w ogóle nie kojarzę. Nie jestem tutejszy. Można powiedzieć, że spędzam tu wakacje i postanowiłem pozwiedzać miejscowe zabytki. No, zbyt wiele ich tutaj nie ma. No, ale ten, który właśnie znalazłem, to nie byle co. Te epitafia, te rzeźby. Drugi Krzeszów. No, to prawda. Dawni właściciele wsi nie byli biedni, a i jak widać, na kościół nie żałowali pieniędzy. Szkoda, że nie zachował się ich pałac. To też musiała być perełka. Podobno. Jest tutaj kilka starszych osób, które za młodu miały jeszcze okazję w nim bywać. Do dzisiaj lubią to powspominać. No niestety spłonął pod koniec wojny. Jak to tutaj wyglądało? Były ostre walki? No cóż, ja tego raczej pamiętać nie mogę. Nie to miałem na myśli. Po prostu jestem młodym historykiem. Historykiem? O, można powiedzieć, że jesteśmy kolegami po fachu. Do domu wróciłem dopiero pod wieczór. Spieszyłem się, by zdążyć przed zapadnięciem zmroku. Zapalić światła, włączyć laptopa. Przygotować sobie herbatę z prądem z nadzieją, że po niej będę bardzo głęboko spał. Herbatę z dużą ilością prądu. Nie spodziewałem się, że w tak małej wsi spotkam księdza, który studiował historię. I co więcej, że ja, młodociany antyklerykał, będę tak świetnie się z nim dogadywał. Zasiedziałem się na plebanii.
Rozgadałem na temat dziejów wioski, regionu i nie tylko. Wyrzuciłem wreszcie z siebie co nieco na temat trapiącego mnie problemu i o dziwo nie zostałem wyśmiany. Ksiądz Marek polecił mi wrócić nazajutrz i dla kurażu wcisnął mi w dłonie różaniec z drewna oliwnego, który teraz bez przekonania międliłem. Nie chodziłem do kościoła od czasów pierwszej komunii. Nie poszedłem nawet do bierzmowania. Nie bardzo wiedziałem, jak posłużyć się tymi paciorkami, ale jeżeli cokolwiek mogły pomóc, niech będą. Zadumałem się nawet na moment nad tym, czy wobec istnienia duchów nie powinienem przyjąć istnienia tej całej nadprzyrodzonej reszty. Boga, aniołów, świętych, cudotwórców. I czy nie wymaga to ode mnie powrotu na łono kościoła? Ostatecznie jednak odrzuciłem tę myśl. Jedna nocna gonitwa za niewidzialnym włamywaczem wiosny nie czyni. Rozsiadłem się na łóżku z gorącym kubkiem w dłoniach i ponownie włączyłem na laptopie coś durnowatego, tylko po to, żeby usłyszeć ludzkie głosy. I żeby nie dosłyszeć znowu tego dziwnego, świdrującego dźwięku, który przysiągłbym, jak wibracja przenosił się po ścianach i docierał już do mnie. Najpierw cichy, z czasem coraz wyraźniejszy. Nie miałem pojęcia, czym on jest, ale był niczym zapowiedź czegoś strasznego. Dziewczyna stała w drzwiach. Miała prostą sukienkę koloru deszczowego nieba i dwa bardzo jasne warkocze sięgające jej aż do pasa. Stała, obiema rękami ściskając framugę drzwi i błędnym wzrokiem rozglądała się po pokoju. Anton? Usłyszałem jej głos. Pusty, głuchy, niepewny. Miałem wrażenie, że kogoś szuka, chociaż doskonale wie, że nie znajdzie. Odwróciła się gwałtownie. Warkocze zatańczyły na jej plecach. Zaskrzypiały deski podłogi, kiedy lekkim, szybkim krokiem przebiegła przez korytarz do kuchni. Anton! Powtórzyła tam, tym razem głośniej. A zamiast niepewności usłyszałem w jej głosie rodzącą się panikę. Nie znalazła i w kuchni tego, kogo szukała. Wybiegła więc z powrotem na korytarz, zatrzaskując za sobą drzwi. Te huknęły, aż znad framugi posypało się nieco tynku, ale dziewczyna nie zauważyła tego. Ona nie wbiegła po schodach na górę. Ona po nich niemalże wleciała, na szczycie rzucając szybkie spojrzenie przez otwarte drzwi do bocznych pokoi. Ale i tam go nie było. A wtedy, jakby ogarnęło ją jakieś przeczucie, rzuciła się do drzwi balkonowych, potykając po drodze o rozścielony w holu chodnik. Anton! Krzyknęła, nie kryjąc już paniki i rozpaczy. Otworzyła drzwi tak gwałtownie, że aż uderzyły z impetem o ścianę. Szyba trzasnęła. Szkło rozprysło się na kawałki. Kryształowe okruchy zasłały podłogę. Ale ona, wychylająca się przed barierkę, nie widziała tego. Nie słyszała. Cały jej świat w tym momencie skurczył się do tego skrawka ziemi przed drewnianymi drzwiami starej stodoły, tak dobrze widocznymi z balkonu. A potem zapadł się w sobie. Zrobiło się ciemno, cicho, lodowato. Została tylko ona i jej bezdenna rozpacz. Obudziłem się zlany potem. Do tej pory myślałem, że to sformułowanie, tak chętnie używane w powieściach i horrorach, to tylko literacka figura. Ale teraz przekonałem się na własnej skórze, że to możliwe.
koszulka, w której spałem, przykleiła mi się do grzbietu. Serce waliło jak oszalałe, tak jakby zaraz miało wyskoczyć mi z piersi. I poważnie zaniepokoiłem się, że dzieje się ze mną coś złego. Wokół było już jasno. Wytoczyłem się z łóżka, słaby i zadyszany. Dopadłem do okna. Przekręciłem klamkę. Powiew świeżego powietrza pomógł mi się uspokoić. Nie jestem małym chłopcem, powtarzałem sam sobie. Oglądam horrory, przeglądam dział hard na sadistiku. Zdarzało mi się nocą spacerować po cmentarzu. Byle koszmar nie może wyprowadzić mnie z równowagi. Zwłaszcza taki dziwny. Dziwny, ale przecież nie straszny. Przecież nie było w nim zombie, pająków, morderczych klaunów. Była tylko ta dziewczyna i jej lęk. Lęk przed czymś, a może raczej o kogoś. A potem niesamowity smutek i ból. Z odrętwienia wyrwał mnie sygnał SMS. Zapraszam na drugie śniadanie, brzmiał komunikat na ekranie. Teraz strach ustąpił miejsca zdumieniu, że oto wczoraj zawarłem przyjaźń z księdzem. Wymieniliśmy się nawet numerami telefonów, a teraz będę po raz drugi w życiu gościł na plebanii. Pierwszy raz, rzecz jasna, był wczoraj. Ksiądz Marek ostrożnie położył na stole zakurzoną księgę. Odstawiłem kubek z kawą na etażerkę obok, w obawie, że dygoczącymi ciągle jeszcze dłońmi potrącę go w najmniej odpowiedniej chwili i zaleję te bezcenne archiwalia. To wszystko, co udało mi się znaleźć. Starsze księgi są już w archiwum archidiecezjalnym, a notatek dawnego proboszcza nigdy nie znalazłem. Myślę, że to będzie dokładnie to, o co nam chodzi. Front przechodził tutaj przecież w 1945. Właściwie to na przełomie lat. Ostrożnie, by przypadkiem nie uszkodzić nadwyrężonych czasem kart, otworzyłem księgę. Niewiele byłem w stanie zrozumieć. Na szczęście daty na szczycie każdej karty zapisane były za pomocą liczb. Prześlizgnąłem się po kilku wzrokiem. Przecież ja nawet nie znam żadnych nazwisk. Och, typowa młodzież. Pierwsza wyrywa się do dzieła, a nawet nie wie, od czego zacząć. Przecież to pierwszy dom we wsi, jeżeli jedzie się od strony Raciborza. Powstał przed wojną i nie dobudowano niczego przed nim. Będzie więc miał nadal ten sam numer. Była to wartościowa wskazówka. Dawny proboszcz skrupulatnie zapisywał adresy zamieszkania tych osób, których dotyczyły poszczególne akty. Zacząłem więc łapczywie wgryzać się w kolumny szwabachy, poszukując czegoś, co mogło być znajomym mi adresem. Nazwa ulicy również się nie zmieniła. Spolszczono ją tylko. Szukałem więc Ratiborer Strasse. Wyłowiłem ją nawet z jednego aktu, ale po dłuższej chwili doszedłem do wniosku, że jest to akt zgonu jakiejś staruszki mieszkającej kilka domów dalej. Nie było nic w tych dniach, kiedy do wsi zbliżył się front. Zawiedziony, przestraszony wręcz, że niczego nie znajdę, dotarłem do dat sięgających wczesnej wiosny 45 roku. Poczułem niemal fizycznie, jak słońce tamtej pamiętnej wiosny roztapia śniegi, by ustąpiły pierwszemu powojennemu latu. A wraz z tymi śniegami zaczęła topnieć moja nadzieja. I wtedy znalazłem. Podekscytowany zacząłem dukać niemiecki tekst, odcyfrowując litera po literze. Bezicer. Właściciel domu przy Ratiborer Strasse 1 zgłasza zgon Einsoldat.
Poisner. Wydaje mi się, że Poisner. Anton. Co robił we wsi niemiecki żołnierz kilka tygodni po przejściu frontu? Czyżby był zabłąkanym niedobitkiem, a może maruderem? Zgubił swój oddział? Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na te pytania w akcie. Wiedziałem tylko, że Anton Poisner miał 27 lat. Wcale niewiele więcej ode mnie. Czy to on niepokoił kilka pokoleń członków mojej rodziny? Czy nie zdążył przekazać czegoś ważnego? Czy rozsadzał go żal za utraconym życiem? A może to nie on, ale ta dziewczyna, która wypowiadała jego imię? Właśnie, dziewczyna stanowiła kolejny element tej zagadki. Nie wiem, kim była, skąd znała żołnierza, dlaczego w tej panice szukała go w domu i nie znalazła. I wtedy zrozumiałem, co jasnowłosa dziewczyna musiała zobaczyć z balkonu przed wrotami nieistniejącej już stodoły. Jego rozstrzelali Rosjanie? Nie wiem, naprawdę. Tu nic takiego nie jest napisane. A pochówek? Gdzie go pochowano? Była tu kiedyś zbiorowa mogiła niemieckich żołnierzy. Tych, którzy zginęli pod koniec wojny. Ekshumowali ich parę lat temu i przenieśli na cmentarz wojskowy gdzieś pod Wrocławiem chyba. Ale mam gdzieś zapisane nazwiska tych, których udało się zidentyfikować. Tak, na wszelki wypadek. To jest właśnie taki wypadek. Tak, tak. Bez wątpienia. Przyjdź jutro. Powinienem ją do tego czasu znaleźć. A teraz przepraszam, ale rozumiesz. Obowiązki wzywają. No i rzecz jasna zapraszam na nabożeństwo. Pomodlę się za tego twojego żołnierza. Wieczór mijał mi spokojnie. Poczułem się wręcz odprężony. Nie słyszałem dziwnego, świdrującego dźwięku. Może dlatego, że włączyłem dość głośną muzykę. Skończyła mi się kola, a herbata z prądem poprzedniego wieczora nie bardzo mi smakowała. Więc tym razem zaaplikowałem znieczulacz solo. Tylko po to, by spać, nie słysząc dziwnych dźwięków, kroków, nie widząc bladej dziewczyny w drzwiach. Właściwie udało się. Zasnąłem nie wiem nawet kiedy. Z początku spałem głęboko, później jednak przebudziłem się, ale nie do końca. Utkwiłem gdzieś na pograniczu snu i świadomości. Wystarczająco rozbudzony, by zdać sobie sprawę z tego, że słyszę tykanie zegara, ale zbyt śpiący, by przewrócić się na drugi bok. I nagle poczułem, jak coś z ogromną siłą zaciska się na mojej szyi. Zupełnie jakby żelazna obręcz nagle owinęła się wokół niej i zaczęła mnie dusić, nie zważając na moje desperackie próby zaczerpnięcia powietrza. Poczułem silny ból, pieczenie ocieranej skóry, dławienie w gardle. Poczułem, jak pęka moja kość gnykowa i jak robi mi się ciemno przed oczami, gdy przez zamknięte światło tętnic przestaje dopływać do mojego mózgu natleniona krew. Nie wiem, jak długo walczyłem z tym koszmarnym, bolesnym uczuciem. Mogły to być sekundy, a mogła cała wieczność. Chciałem wierzgać, kopać, machać rękami, byle tylko wyrwać się z matni, ale wokół mnie nie było łóżka, poduszek, kołdry. Niczego, co mogłoby stanowić punkt zaczepienia, na czym można wesprzeć się lub odbić. Tylko przestrzeń, pustka pod nogami, chłód, ból i... Jak przez bardzo gęstą mgłę zdałem sobie sprawę, że czuję znajomy zapach.
Zapach starego, impregnowanego drewna, kurzu i rupieci. Zapach strychu? Kurwa mać! Wrzasnąłem, zrywając się z łóżka. Było już jasno. Pobiegłem do łazienki, do lustra, jeszcze po drodze zrywając z siebie koszulkę. Drżącymi dłońmi obmacywałem swoją szyję, kark. Dotykałem kości gnykowej. Naciągałem skórę pod brodą, ale nie znalazłem nigdzie ani śladu, cisku czy duszenia. Nawet nie chciało mi się przekonywać samego siebie, że musiałem po prostu zaplatać się w kołdrę. A mój wystraszony, zaspany umysł spotęgował to wrażenie. Zimny prysznic miał mnie otrzeźwić i uspokoić, ale jedyne co osiągnąłem to to, że byłem teraz przerażony, zmęczony jak po nieprzespanej nocy i zmarznięty. Wychynąłem więc na zewnątrz, na świeże powietrze, na słońce. Dzień dobry! Rzucił w moją stronę ten sam staruszek, z którym rozmawiałem 2 dni temu. Stał przy płocie, opierał się o sztachety i przyglądał mi badawczo. Dzień dobry. O, coś pan student jakby niewyspany? Można powiedzieć, że mam dużo pracy. Rozumie się. Wiedziałem, że on wie. I on wiedział, że ja wiem. Wyglądało na to, że bardzo chętnie wysłucha jakichś interesujących szczegółów. Ale mi było wstyd dzielić się moimi nocnymi przeżyciami. W gruncie rzeczy zdawałem sobie sprawę, jak to jest z takimi starymi domami. Niby wszyscy we wsi wiedzą, że są nawiedzone. Niby nikt z miejscowych nie chciałby w nich spędzić nocy. Ale na koniec i tak przypnął temu zbyt gadatliwemu łatkę wariata. Panie, do kogo należał wcześniej ten dom? Wcześniej? No, przecież do teściów pani Krystynki. Mam na myśli jeszcze wcześniej, zanim trafił w ręce mojej rodziny. Przecież to była ta sama rodzina cały czas, odkąd go zbudowali. Tylko najpierw tu mieszkał stary Piątek. Potem to on się już Frajtak pisał. I on tu siedział, póki nie wyjechał jakoś zaraz po wojnie do Rajsiu. A dom zostawił bratankowi. Tylko ten to już był Piątkowski. Piątkowski? Faktycznie, jak ciotka. No, przecież to był teść pana ciotki. No a dlaczego Frajtak nie zostawił go własnym dzieciom? Nie miał ich? Nie, jak nie miał? Miał! 3 chłopaków i córę. Gerdę. O, to była dziewczyna. Nogi jak u sarenki, włosy takie długie, prawie białe. Pamięta ją pan? O, jakże. 15 lat miałem, gdy widziałem ją po raz ostatni. W tym wieku to się już o dziewuchach myśli, nie? Po raz ostatni? To znaczy... Gerdy już dawno tu z nami nie ma. Ale ciągle nie mogę jej zapomnieć. Takie włosy piękne. To tylko ona w całej wsi miała. Ksiądz Marek położył przede mną niewielki notatnik, w którym kawałkiem papieru zaznaczył odpowiednią stronę. Vogel, Michl, Sedlmayr, no ale jego tu nie ma. Jak się nazywał ten twój żołnierz? Poizner. Anton Poizner. Poizner. Faktycznie. Brak takiego nazwiska. Ale mam tu coś jeszcze. To stary skorowic pochówków na cmentarzu parafialnym. Proszę, śmiało, szukaj tego swojego Poiznera. Ślęczałem nad księgą dobre kilka godzin. Nie znalazłem odpowiedniego nazwiska za pierwszym razem. Sprawdziłem więc 2 i 3. Nadal nic. Czy myśli ksiądz, że ta księga była prowadzona bardzo rzetelnie? Szczerze? Z prawdziwym pruskim ordnungiem.
To między innymi na jej podstawie udało się zidentyfikować tamtych poległych. Mieli co prawda te swoje żołnierskie blaszki. Nieśmiertelniki. Tak, nieśmiertelniki. No, niestety jednemu czy dwóm ich brakowało. Zgubili, czy co? Na szczęście proboszcz Granica zapisywał wszystko z kronikarską dokładnością. No, ale Poisnera nie zapisał. Nie zapisał. Wtedy zorientowałem się w jednej rzeczy. A co jeśli Anton Poisner potrzebuje nie modlitwy, a godnego pochówku? Wlokłem się przez wieś z milionem myśli kotłujących się w głowie. Czy możliwe, że tego nieszczęsnego żołnierza pochowano gdzie indziej? Kolejny najbliższy cmentarz był ładne parę kilometrów stąd. Czy wieźliby ciało po rozmokniętych polnych drogach w tych niebezpiecznych czasach? Mało prawdopodobne. Po co w ogóle mieliby to robić? Wtedy nie przewożono zmarłych nagle, czy poległych do rodzinnych miejscowości. Nie w tych czasach. Chowano ich na najbliższym cmentarzu, a nieraz po prostu tam, gdzie padli. Na skraju drogi, w zagajniku. Większość tych mogił już dawno zniknęła z naszego krajobrazu. Przenoszono ich na parafialne cmentarzyki albo na wielkie wojskowe cmentarze. Do Nadolic, Siemianowic, Raciborza. Kogo zapomniano, ten został, podzoranym już przez pług albo wygładzonym przez strugi deszczu kopczykiem, pod spróchniałym krzyżem, którego resztki już dawno wchłonęła ziemia. Może Antona rozstrzelanego przez wrogich żołnierzy strach było chować na cmentarzu. Może ludzie bali się, że wyświadczając ostatnią przysługę nieszczęśnikowi, pogrążą samych siebie. Spoczął więc w jakiejś bezimiennej mogile nieopodal miejsca śmierci. Tylko gdzie? Dom ciotki otaczały pola i nieużytki. Żadnych zagajników wokół. Żadnych przydrożnych krzyży i innych charakterystycznych miejsc. Pomyślałem o stareńkich jabłonkach rosnących koło domu. Skrzywiłem się. A więc wygrzewałem się tam, popijając chłodną kolę i słuchając muzyki. A gdzieś obok, pewnie płytko pod ziemią, leżały ludzkie szczątki. Nagle z ponurych rozmyślań wyrwało mnie zderzenie z czymś miękkim i zduszony krzyk przestraszonej kobiety. Matko kochana, przepraszam panią najmocniej. Boże święty, jak pan chodzi? Przepraszam, najmocniej przepraszam raz jeszcze. Naprawdę nie chciałem, po prostu zamyśliłem się i nie zauważyłem nawet... Jak pan taki zamyślony, to może myśliwym zostanie. Coraz bardziej bezczelna ta młodzież. Wróciłem do mojej nieszczęsnej kwatery. Miałem nawet wrażenie, że zelżał nieco ten dziwny nacisk i wrogość, które odczuwałem poprzednio. To dobrze. Bardzo dobrze. Bo i tak od tego wszystkiego koszmarnie bolała mnie głowa. Gdy tylko zamknąłem za sobą drzwi wejściowe i wkroczyłem do holu, doleciał do mych nozdrzy pewien zapach. Znajomy zapach. Bez wątpienia. Ale zupełnie niepasujący do tych okoliczności. Znajdowałem się w czystym, dobrze wywietrzonym pomieszczeniu. A był to zapach kurzu, stęchlizny i staroci. Drewnianych, impregnowanych belek, pokrytych osadem i nagrzanych od słońca dachówek. Zapach strychu. Czułem go już tego dnia. A właściwie tej nocy. Wiedziony jakimś dziwnym przeczuciem, powoli, jakby bojąc się spłoszyć samego siebie, powlokłem się na piętro, a potem uniosłem w holu klapę prowadzącą na strych. Wdrapałem się tam po wąskich, bardzo stromych schodkach. Na strychu panował półmrok, typowy dla tego typu miejsc.
Słońce wpadało tylko przez małe, owalne okienka w szczytowych ścianach. W snopach światła doskonale widziałem wirujące drobinki kurzu. Przypomniałem sobie sen, jeżeli tak można to nazwać, który dręczył mnie dzisiejszej nocy. To dziwne, absolutnie fizyczne uczucie duszenia się, zawiśnięcia w próżni, umierania. Wiedziałem, za czym się rozglądam. Przyświecając sobie lampą błyskową telefonu, omiotłem wzrokiem spodnią stronę ceramicznych dachówek. Sprawdziłem haki, na których wisiały sznury do suszenia prania, belki więźby. I byłbym już zrezygnował, kiedy wysoko, pod samym sklepieniem dachu, dostrzegłem zwisający ze szczytowej belki kawał solidnego, konopnego sznura. To było zarazem nic i wszystko, czego szukałem. Maleńki szczegół, który dla postronnego obserwatora zapewne nic by nie znaczył, ale mnie utwierdził w gorącym przekonaniu o tym, co właściwie przeżyłem tej nocy i o tym, co ktoś przeżył, a właściwie nie przeżył ponad 70 lat temu. A więc Gerda. Piękna, jasnowłosa Gerda, której już dawno z nami nie ma. Dziewczyna, której z jakiegoś powodu tak bardzo leżał na sercu los tego pojedynczego, przypadkowego żołnierza. A może on nie był dla niej przypadkowy? Czyżby znali się już wcześniej? Czyżby Anton Poizner przybył tutaj celowo, poszukując nie tyle bezpiecznej przystani w czasach wojennej zawieruchy, co swojej wybranki? Przypomniałem sobie dokładnie to uczucie pustki i bólu z mojego snu. To, którego doznała Gerda w momencie, kiedy spojrzała z balkonu. To nie mógł być ból z powodu rozstrzelania przypadkowego żołnierzyka. Jej serce pękło z żalu i rozpaczy, a nie tylko z bezsilnego współczucia. Czy ta rozpacz przywiodła ją na strych? Kazała zawiązać pętle z konopnego sznura? Czy to ona przełożyła swoją jasną główkę przez pętle? I teraz Gerdy dawno już z nami nie ma. Tym razem zasnąłem bez pomocy napojów wysokoprocentowych. Można powiedzieć, że zacząłem się już powoli przyzwyczajać, o ile można przyzwyczaić się do mieszkania w nawiedzonym domu. Słyszałem, jak co wieczór, ten dziwny dźwięk, ale przeszedłem nad nim do normalności. Miałem nawet wrażenie, że historia tej dwójki jest na swój sposób piękna i aż szkoda byłoby ją zakończyć. Zakończyć, dając żołnierzowi godziwy pochówek, a ją zostawiając w tym domu zupełnie samą. A może odnajdę jej grób na parafialnym cmentarzu i doprowadzę do tego, by spoczęli w nim razem? Jak Romeo i Julia. Był w tej myśli taki romantyzm, że aż mi ją obrzydził. To byłoby idealne zakończenie tej smutnej historii. Idealne i straszliwie naiwne. Z niemalże absolutnej ciemności panującej w lesie wyłoniła się nieco jaśniejsza połać łąki. Było zimno. Przeraźliwie zimno. Nie wiem nawet, gdzie zgubiłem płaszcz, a sama tylko bluza mundurowa nie stanowiła ochrony przed chłodem. Temperatura była chyba bliska zeru. Jedyne ciepło, jakie odczuwałem, to stróżki krwi spływające w dół moich żeber, po brzuchu, po biodrze, przesiąkające przez sukno munduru, aż na moją dłoń. Byłem pewien, że tej nocy umrę, ale nie umarłem.
Nie było w tym żadnej mojej zasługi. Nie wiem, jakim cudem, ale spotkałem człowieka. Żywego człowieka, brnącego tak jak ja w ciemności. Ale silnego, zdrowego. I co najdziwniejsze, życzliwego. Który przewiesił mnie przez swoje ramię jak szmacianą lalkę i poniósł właściwie w stronę pobliskiego domu. W domu było jasno, ciepło i bezpiecznie. Przynajmniej na pozór. A więc znalazłem tam wszystko to, z czym zdążyłem już pożegnać się podczas mojej włóczęgi. Jasno, ciepło i bezpiecznie. I jeszcze coś. Delikatne dłonie ściskające moją rękę. Miękki, łagodny głos i duże, niebieskie oczy. Sam nie wiem, co zwróciło na mnie jej uwagę. Chyba po prostu była dobra. Zbyt dobra, by przejść obok mnie obojętnie. Udawać, że nie widzi rozbitka, którego jej ojciec tamtej strasznej nocy przygarnął pod swój dach i usiłował wlać na powrót nieco życia w jego poszarpane żyły. Zdawało mi się, że ona czuje za nas dwoje, że nie może spocząć, odczuwając mój ból i strach. Siadywała więc przy sienniku za piecem, gdzie leżałem, zbierając siły. Głaskała mnie po rękach, opowiadała o tym, co widziała na łące, co będzie robić po wojnie. Nawet nie wiem kiedy. Bez zaproszenia i bez zbędnych pytań wkradłem się w te plany. Skoro już jednak się pojawiłem w tym domu i w jej planach, musiałem być konsekwentny. Obiecałem więc sobie i jej, że kiedy tylko ślad po karabinowej kuli w moim boku zasklepi się na dobre, razem uciekniemy na zachód Niemiec, tam skąd pochodzę. Gerda bardzo na to czekała. Był jednak ktoś jeszcze. Ktoś, dla kogo nasze plany były wyrokiem. Z początku niemal go nie widywałem. Nie wiem, czy tej pamiętnej nocy to nie on pomógł gospodarzowi wnieść moje prawie martwe ciało do domu. Później słyszałem tylko kroki jego podkutych, juchtowych butów na deskach kuchennej podłogi. Słyszałem tubalny, gromki głos, domagający się dolewki zupy. Słyszałem oburzony pisk Gerdy, kiedy próbował uszczypnąć ją w pośladek. Z początku uważałem to nawet za zabawne, a później, im częściej razem uciekaliśmy w fantazjach, zaczęło mnie to zachowanie mierzić. Nie byłem jeszcze gotów, by wstać i po męsku wytłumaczyć mu, co o tym myślę. Aż wreszcie on sam zrozumiał. Nie wiem, czy usłyszał którąś z rozmów, w których snuliśmy z Gerdą swoje plany. Czy dostrzegł to, jak ona na mnie patrzy? Czy może wreszcie ona sama, mając dość jego nachalnych zalotów, wykrzyczała mu co nieco wprost? Wiedziałem jednak, że coś się zmieniło. Odczuwałem to niemal fizycznie. Słuchałem kroków jego podkutych butów i wiedziałem, że gdyby tylko mógł, najchętniej wdeptałby mnie nimi w ziemię. Czułem dreszcze za każdym razem, kiedy wchodził do tego pokoju. Mierzył mnie lodowatym wzrokiem. Wiedziałem, że ten człowiek gotów jest mnie zabić. Z zazdrości. A ja wciąż jeszcze byłem zbyt słaby, by obronić siebie. A tym bardziej ją. Obudził mnie dźwięk podkutych butów w kuchni. Słyszałem go bardzo wyraźnie przez cienką ścianę.
Ktoś spacerował tam i z powrotem. Naciągnąłem kołdrę jeszcze dokładniej. Wsłuchałem w gwałtowne bicie własnego serca. Tak bardzo się bałem. Kroki zwalniały coraz bardziej, aż ucichły dłuższą chwilę przed świtem. A ja leżałem tak, nie śpiąc, nie ruszając się. Na plebanii ruszyłem niemal biegiem. Uprosiłem księdza, by dał mi jeszcze raz zerknąć do księgi zgonów z roku 45. Musiałem wyglądać na bardzo rozgorączkowanego. Jest. Rzeczywiście jest. Co takiego? Kilka kart dalej od poprzednio znalezionego przeze mnie aktu, dokładnie 2 tygodnie po śmierci Antona Poiznera, proboszcz Granica zapisał kolejny akt zgonu, zgłoszony przez właściciela domu przy Ratiborer Strasse 1. Łapczywie wgryzłem się w tekst, pewien, że mam przed sobą akt głoszący śmierć pięknej Gerdy. Z pewną dziwną satysfakcją odczytałem to straszne słowo. Selbstmörder. A potem oniemiałem. Selbstmörder. Owszem. Ale po tym słowie pewna ręka proboszcza nie zapisała nazwiska Gerdy Freitag. Z całą pewnością to nie mogły być te litery. Napis głosił Selbstmörder Franz Latka. Jaki do cholery Franz? Tym sposobem do dramatu dołączyła osoba trzecia. Franz Latka. Człowiek, o którym wiedziałem jeszcze mniej niż o Antonie Poiznerze. Franz Latka. Człowiek, który chodził po kuchni mojej ciotki w podkutych, juchtowych butach. Samobójca. Czyli to niejasnowłosa Gerda wiosną 45 roku przełożyła swoją głowę przez pętlę. To tajemniczy Franz, który z jakiegoś powodu postanowił zakończyć swoje 30-letnie życie. Czy przerażał go upadek Rzeszy i nastanie nowych, zupełnie innych czasów? Nowa władza? Nowe państwo? Chyba nie bał się nadejścia Armii Czerwonej. Fala samobójstw ze strachu przed nią przelała się tamtej wiosny przez Rzeszę. Ale Franz Latka postanowił zakończyć swoje życie kilka tygodni po przejściu przez wioskę frontu. Musiała minąć już pierwsza panika. Obcy żołnierze poszli dalej. W okolicy zostały pewnie tylko tyłowe jednostki i urzędnicy. Tego bał się Franz? Czy to, co uczynił, było wynikiem przemyślanej decyzji? Czy może kwestią impulsu? Niełatwo jest targnąć się na swoje życie, pomyślałem gorzko, przełykając ślinę. Czy wojna kiedykolwiek zakończyła się dla tamtej trójki młodych ludzi? Czy zdążyli nacieszyć się choć jednym dniem pokoju? Palcem wskazującym dotknąłem zimnego, metalowego przycisku dzwonka. Jego melodyjny dźwięk przywołał gospodynię. W czym mogę panu pomóc? Chciałem tylko się upewnić, czy wszystko z panią w porządku. Jak widać. Proszę. To w ramach przeprosin. Kobieta przyjęła z moich rąk prezentową torebkę wypełnioną herbatą i pierniczkami. Wskazała podbródkiem dom ciotki. Tam pan mieszka? Chwilowo. Opiekuje się domem. Mieszkała tam kiedyś moja przyjaciółka.
całe wieki nie widziałam Gerdy. Od kiedy? Od kiedy wyjechała do Niemiec. Proszę zobaczyć. Tutaj, na tym zdjęciu. To ona z mężem. Jeszcze taka młodziutka. Kobieta podsunęła mi kolejne kilka fotografii. Jakichś dzieci, chyba wnuków Gerdy. A wreszcie kartkę pocztową, na której stemplu widniała zeszłoroczna data. To ostatnia, jaką przysłała. Ale czasem rozmawiamy przez telefon. Zaraz. To Gerda żyje? No, nic mi nie wiadomo na temat tego, by było inaczej. Ale dlaczego wyjechała? A co w tym dziwnego? To była właściwa decyzja. W porę zdążyli wyjechać do krewnych Wessen, zanim żelazna kurtyna opadła na dobre. Tu i tak było ciężko. A jeszcze ten dom. Właśnie, mieli przecież tutaj swój dom. Młody człowieku. W tamtych czasach wielu ludzi porzucało swoje domy. A co dopiero po tym wszystkim, co ją tu spotkało? Ostrzegałam ją, ale ona zdążyła na dobre zauroczyć się w tym żołnierzyku. A ten parobek, on przecież traktował ją jak swoją własność. Bracia Gerdy byli na froncie. Stary Fraj tak bardzo go potrzebował. Latke czuł się tam, nie przymierzając jak u siebie. Był pewien, że to on dostanie Gerdę, a tu nagle pojawił się jakiś przybłęda w niemieckim mundurze. To Latkę go wydał. Bóg wie, co powiedział Rosjanom, ale rozstrzelali tamtego biednego chłopaka na miejscu. Tylko że potem Gerda nie chciała o Latce słyszeć. Ba! Rozchorowała się z nerwów tak, że stary Fraj tak bał się, że z nią już koniec. Chciał za to Latkę pogonić na cztery wiatry, ale tamten zniknął. A kiedy Frajtag go wreszcie znalazł, okazało się, że tamten na wietrze to już dawno dynda. Wie pan, mówi się, że to diabeł do tego ludzi namawia. I kiedy uda mu się porwać duszę do piekła, tak bardzo się cieszy, tańcuje z radości i wtedy zrywa się silny, silny wiatr. Kiedyś tak ludzie wierzyli, że to diabeł. Dlatego samobójców nie chowano na cmentarzu. Stałem w ogrodzie ciotki, wsparty o łopatę i z pewnym żalem przyglądałem się bujnym krzakom malin, wypielęgnowanym tulipanom i równo przystrzyżonej trawie. Czas przywrócić spokój temu miejscu. Przepraszam, ciociu, ale czas wreszcie zakończyć tę wojnę. Przestałem już dziwić się, że piękna Gerda nie chciała dłużej żyć w tym domu. Przestałem mieć jej za złe, że zamiast stać się częścią ułożonej przeze mnie romantycznej historyjki, postanowiła szukać szczęścia gdzie indziej. Ciężko byłoby żyć w miejscu, w którym tkwiły nieukojone dusze. Dwóch nienawidzących się i zapewne wzajemnie oskarżających o własną śmierć mężczyzn. A jeszcze ciężej umrzeć tutaj i na wieki utkwić między młotem a kowadłem. Wbiłem w ziemię pierwszy szpadel. No, to za Gerdę. Scenariusz Angelika Wysocka. Czytał Jakub Rutka.